Szanowni Państwo, trwa piąta edycja e-commerce Trends Summit. W tym roku wydarzenie to organizujemy pod hasłem przewodnim e-commerce w czasach AI. Nie mogło więc zabraknąć debaty pod tytułem AI w e-commerce, podczas której poruszymy najbardziej palące wyzwania, kluczowe tematy związane z tą niezwykle szybko rozwijającą się technologią. Ja się nazywam Joanna Koprowska, jestem redaktorką MIT Sloan Management Review Polska. I przygotowując się do naszego spotkania, natknęłam się na bardzo dużo badań, z których w telegraficznym skrócie wynika, że sztuczna inteligencja jest uznawana za przełomową technologię. W różnych raportach są różne wartości liczbowe, ale tak średnio 80-85% decydentów firmowych uważa, że ta technologia burzy dotychczasowe schematy i ma największy wpływ na dotychczasową działalność ich organizacji, a z danych statisty wynika, że 84% firm zajmujących się e-handlem albo aktywnie wdraża AI w działalności, albo traktuje to jako najwyższy priorytet. O tym, jak do tego tematu podejść mądrze, na co się przygotować, porozmawiamy w gronie fantastycznych ekspertów, których udało nam się dla Państwa zaprosić. Zdalnie łączy się z nami z Krakowa Jerzy Biernacki, Head of Operations w Miquido. Cześć. Dzień dobry, cześć. A w studiu ICANN Institute znaleźli się z nami Paweł Fornalski, założyciel IAI. Dzień dobry. Dzień dobry. Jan Kinal, prezes zarządu Setugo.pl i założyciel platformy Giełda Tekstów AI. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz Justyna Skorupska, account lead w Accenture Song, członek Rady Izby Gospodarki Elektronicznej. Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło, że się spotykamy. My już jesteśmy na półmetku naszego wydarzenia. Dużo tematów związanych z AI się pojawiło, mnóstwo ciekawych informacji na temat tego, jak ta sztuczna inteligencja wpływa na e-commerce, jest wykorzystywana zarówno do obsługi klientów, personalizacji, pricingu dynamicznego, zwiększania konwersji, generowania treści czy obrazów. Gartner definiuje zresztą 30 poddziedzin AI. No i ja chciałabym się Was zapytać, obecnych tutaj w naszym studiu i Ciebie, Jerzy, o to, jak Wy w ogóle postrzegacie to szeroko pojęte hasło sztuczna inteligencja w e-commerce i czy Waszym zdaniem sztuczna inteligencja rewolucjonizuje e-commerce, czy raczej powinniśmy ją traktować jako tylko wsparcie? I Pawle, Cię poproszę o Dobrze. W pierwszej kolejności. Dla mnie temat jest szczególnie trudny, ponieważ ja studiowałem już sztuczną inteligencję, więc i nie było to wczoraj, tylko 20 parę lat temu. Więc no ja właśnie mam... już w latach 70. tak? Były... No nie, aż tak stary nie wiem, jest. Że... No nie, tylko że to są początki Ale... badań szeroko zakrojonych na ten temat. W zasadzie no, nad sztuczną inteligencją ludzie pracują już od lat 50., 60. Natomiast oczywiście sprzyjał temu rozwój komputerów, ich mocy obliczeniowej, pamięci, no i oczywiście inwestycje, które w ostatniej dekadzie poczyniono na to, aby jakby kolejne dziedziny, gdzie sztuczna inteligencja może funkcjonować, czyli generatywna sztuczna inteligencja, doprowadzić do takiego stanu, żeby mogła zostać produktem rynkowym i wyznaczyć dla całej branży jakby jakieś takie wzorce użyteczności, więc dla mnie sztuczna inteligencja nie jest jakby niczym nowym, więc nie będę obiektywny, ponieważ na przykład do przeglądania logów serwerów w dziedzinie bezpieczeństwa stosuje się ją bez mała już ponad dekadę rynkowo, więc oczywiście sztuczna inteligencja w momencie, kiedy zwykła osoba może na co dzień z nią porozmawiać, poobcować, wejść na stronę chat openai.com i sobie wpisać coś i coś dostaje, faktycznie może stwarzać wrażenie, że jest czymś nowym, natomiast sztuczna inteligencja od lat się rozpycha i będzie się rozpychała coraz bardziej, tak? Więc kolejne dziedziny będą automatyzowane, tak jak kiedyś produkcja była robotyzowana, tak dzisiaj produkcja umysłowa też będzie robotyzowana poprzez sztuczną inteligencję. Natomiast oczywiście tak jak ilość dziedzin, w których roboty w fabrykach mogły wkroczyć, okazała się być skończona, podobnie będzie ze sztuczną inteligencją. Ona nie wszędzie będzie w najbliższym czasie w stanie wkroczyć. Ona się rozepchnie po tych dziedzinach, które na nowo odkryto, czyli generowanie tekstu, generowanie grafik, generowanie wideo,
muzyki, no i pewnie gdzieś w jakimś momencie się zatrzyma i znowu wyhamuje na kolejne 10-20 lat, żeby kolejne dziedziny się pojawiły. O tych predykcjach jeszcze później porozmawiamy. Bardzo dziękuję. Swoją drogą dzisiaj się dowiedzieliśmy, że taki kontakt ludzi ze sztuczną inteligencją nie za bardzo pomaga sztucznej inteligencji, ponieważ ona obniża jej IQ. Oczywiście, takie badania na Stanfordzie zostały zrealizowane. To jest dosyć oczywiste, ponieważ przez dekadę do czata GPT dobierano dane uczące, aby dawał dobre rezultaty. I to jest między innymi jedna z przyczyn, dla której czat GPT na przykład nie może pracować z danymi ze stron internetowych, bo głupieje, tak? To znaczy człowiek ma bardzo potężny aparat wiedzy zdobyty poprzez miliony mikrodoświadczeń w dzieciństwie pod nadzorem rodziców, sterowany jeszcze aparatem hormonalnym i tak dalej, w którym poznaje różne rzeczy, jak odróżnić sens od bezsensu. I jakby dzisiaj ktoś musi instrumentalnie tą wiedzę włożyć do algorytmu sztucznej inteligencji, może jakby kolejne 50 lat będzie potrzebne do tego, żeby w ogóle sztuczna inteligencja była w stanie selekcjonować, co ma sens, a co nie. Dobrze, bardzo dziękuję. Justyno, ciebie chciałam też zapytać o to, jak ty rozumiesz w ogóle to hasło sztuczna inteligencja w e-commerce i czy ty postrzegasz tę sztuczną inteligencję jako rewolucję, czy raczej tylko wsparcia e-commerce? Znaczy, po pierwsze, absolutnie zgadzam się ze wszystkim, co powiedział Paweł przed chwilą. To nie jest jakieś super nowum. Ja też wywodzę się z tak zwanego twardego IT i wiele lat już pracujemy ze sztuczną inteligencją. Jest takie powiedzenie na rynku, szczególnie w twardej informatyce, że to jest najlepszy test beta ever, tak? Czyli tak naprawdę producenci, którzy stwierdzili, że wpuszczą na rynek produkt, który jest nie do końca skończony i zbiorą tak dużo danych, jak to jest możliwe, i nikt nigdy wcześniej tego nie zrobił tak naprawdę. Więc wszystko, co wpisujemy jako ludzie w te algorytmy, tak jak Paweł powiedział, jeszcze trochę to zajmie, zanim będzie sens czy bez sens, ale dane wprowadzamy mimo wszystko. Jakie to ma przełożenie w szczególności na obszar, którym ja się dziedzinowo zajmuję, na obszar rynku gospodarki elektronicznej? To, co powiedziałaś na samym początku, jest bardzo istotne, że przede wszystkim to jest narzędzie, które albo umiemy, albo nie umiemy wykorzystać. Teraz w szczególności do wspierania procesów tworzenia kontentu, tworzenia treści i być może zamiast, zresztą już to się dzieje i Gartner też podaje inne liczby, a mianowicie takie, że do 2025 roku 30% treści będzie stworzonych właśnie za pomocą sztucznej inteligencji i mówimy tu o opisach produktów i kontentu takiego typowo e-commerce'owego, a teraz to jest raptem 2%. Z drugiej strony mamy takie informacje, że no już kilkadziesiąt też procent firm z Fortune 500 właśnie swoje treści tworzy za pomocą algorytmów i machine learningu i wielu jeszcze innych rozwiązań, bo my dzisiaj nie będziemy tu encyklopedii tworzyć, bo pewnie od rana już tą encyklopedię słyszycie, słownictwa różnego, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Ale najważniejsze jest to, że to jest wsparcie w naszej pracy i tam, gdzie da się pewne rzeczy zautomatyzować, to na pewno jest to narzędzie, które pomoże. I to w szczególności zarówno na samym początku pozyskiwania klienta, czyli właśnie do tworzenia kontentu, treści, ale z drugiej strony też jest bardzo nieodkryty jeszcze potencjał związany z końcem, że tak powiem, w cudzysłowie podróży zakupowej. Mówię w cudzysłowie, bo ona się nie kończy. Czyli obsłudze klienta. Więc to są takie obszary, kiedy dzisiaj możemy efektywnie, kosztowo, dzięki inwestycjom w sztuczną inteligencję, tworzyć rozwiązania wspierające sprzedaż cyfrową. Bardzo dziękuję. Z tego, co wy mówicie, to faktycznie ta sztuczna inteligencja to nie jest jakieś nowum. Ja, z moich obserwacji też wynika podobnie, że to ona już od jakiegoś czasu się zadomawia w e-commerce, no a prace nad tą technologią trwają już kilkadziesiąt lat. Natomiast no, nie oszukujmy się, ostatnimi czasy świeci triumfy, temat stał się modny, między innymi przez ten największy beta test i wprowadzenie czatu GPT na taką wielką skalę do użytku też takich indywidualnych użytkowników. No i o tej sztucznej inteligencji, która szturmem podbija też małe i większe biznesy, chciałam porozmawiać z kolejnymi naszymi ekspertami. Jakie w tym obszarze rozwiązania okazują się pomocne w kontekście e-commerce? I Jerzy, ciebie poproszę w pierwszej kolejności o wypowiedź.
Generatywna sztuczna inteligencja otworzyła bardzo wiele opcji, które jeszcze kilka miesięcy temu były niedostępne przez to, że były albo zbyt drogie lub czasochłonne do implementacji. I tutaj, jeśli chodzi o e-commerce, to myślę, że można wyróżnić takie dwie kategorie tych rozwiązań. Jedne to będą służyły do zwiększania produktywności po stronie biznesu, czy też zmniejszania kosztów, a z drugiej strony mamy rozwiązania, które polepszają user experience użytkowników. I jeśli chodzi o takie rozwiązania, które się zaczynają pojawiać po stronie wykorzystania, czy po stronie użytkowników, no to możemy mówić o rozwiązaniach typu conversational shopping, czyli asystenci zakupów, doradcy. Możemy mówić o wyszukiwaniu produktów czy filtrowaniu produktów wspartego generatywną sztuczną inteligencją, dzięki czemu możemy zamiast używać filtrów, to wpisywać bezpośrednio, czego szukamy i rozmawiać tak naprawdę z danym e-commerce'em, wyszukując produkty. Możemy podsumować opinie klientów, jak to niedawno Amazon wypuścił taką funkcjonalność. Możemy z takich prostszych przykładów możemy zastąpić regulaminy, najczęściej zadawane pytania chatbotami, które będą odpowiadać tylko na dany temat, nie będą zbaczać z tych wątków. Można robić personalizowany onboarding w aplikacjach, można customizować produkty w aplikacjach, czyli udostępniać funkcjonalności, dzięki którym ktoś może sobie zrobić własne zdobienia na ubraniach, czy własne okładki na albumy, czy w ogóle generować albumy fotograficzne, przez co możemy pewne usługi udostępniać w formie jakichś takich mini aplikacji. Są też, znane są na przykład już takie przymierzalnie, w których możemy sobie w wirtualnej rzeczywistości rzeczy poprzymierzać. Na przykład w aplikacji 4F możemy taką rzecz zrobić. Natomiast teraz możemy iść dalej, możemy generować sobie to, co będziemy przymierzać. A to jest strona klienta. Czyli tak? Możemy zostać jeszcze projektantami mody tak naprawdę. Poniekąd tak, wspartymi przez generatywną sztuczną inteligencję. No i to jest, zaletą tego jest to, że to jest takie bardzo, bardzo proste. Tak, możemy za pomocą języka naturalnego zdefiniować, co chcemy osiągnąć i to dostajemy. Po stronie zaplecza, po stronie biznesu, no to już był wspomniany customer service, zarówno bezpośrednio kontakt czatu z klientem, ale też wsparcie pracowników customer service, czyli na żywo dawanie podpowiedzi, jak odpowiadać na zapytania spływające, dzięki czemu zamiast odpowiadać na jedną wiadomość w ciągu, nie wiem, pół godziny, można odpowiedzieć na 10, 20, 30 wiadomości. Można to generować na bardzo duże zwiększenie efektywności. Bardzo ci dziękuję. Jeszcze chciałabym oddać głos Janowi, który jest w studiu. Jak ty postrzegasz ten rozwój generatywnej sztucznej inteligencji, a przede wszystkim to hasło AI w e-commerce? Tak, zgadzam się z tym, że nie jest to coś nowego, no bo chociażby GPT-2, czyli poprzednik modelu, który tak wziął szturmem nasze umysły i media społecznościowe, czyli poprzedni GPT-3, który zadebiutował w czacie GPT pod koniec listopada zeszłego roku, no to ten GPT-2 był z nami obecny od 2019 roku. I on też był dostępny w narzędziach, także polskich narzędziach, tylko no po prostu jakość tego modelu tylko językowego. Tylko nie był modny. Nawet nie, treści, które on tworzył, no po prostu nie nadawały się do zbyt wielu zastosowań. Stąd też ta premiera czatu GPT, który też był z nami od początku zeszłego roku, ale jego premiera z modelem językowym GPT-3, który faktycznie stanowi taki przeskok jakościowy, dlatego to zawojowało nasze kanały w mediach społecznościowych, nasz feed na LinkedInie przez kolejne kilka miesięcy. No i ja się tutaj mogę taką tezę postawić, że jednak jest to początek rewolucji, przynajmniej jeżeli chodzi o marketing w e-commerce, ponieważ sztuczna inteligencja w tej takiej formie, jaką właśnie znamy pod postacią dużych modeli językowych, takich jak wspomniany teraz już GPT-3,5 oraz GPT-4, czyli najnowszy model językowy,
No też będę przywoływał te modele językowe, no bo one póki co są najpopularniejsze w Polsce. Też musimy pamiętać, że konkurencja tak bardzo się rozwija, no bo tutaj Meta wypuścił swój duży model językowy. Ostatnio była premiera modelu Falcon, który jest chyba kilkanaście razy większy niż GPT-4. W Stanach rozwija się też chatbot, który stanowi konkurencję największą póki co dla czatu w nazwie Cloud. Więc ja będę na nasze potrzeby tutaj przywołał GPT-3,5, GPT-4 od OpenAI. No i dlaczego ja uważam, że to jest rewolucja? No bo jednak w dwóch obszarach marketingu, czyli w zakresie tworzenia treści oraz w zakresie marketingu w mediach społecznościowych, no to bardzo dużo namieszało te narzędzie. No i zacznijmy od kontentu. No, narzędzia oparte o te duże modele językowe pomagają nam nie tylko przy generowaniu treści od zera tak naprawdę do wyniku ostatecznego, no ale też wspomagają nas w korekcie zarówno językowej, jak i merytorycznej. Pomagają nam przy tworzeniu planów kontentowych, przy tworzeniu planów poszczególnych artykułów, ale też są niejako asystentem dla copywritera, znacznie skracając czas potrzebny na research. I jeszcze go nie eliminują. Znaczy ja mógłbym kubeł zimnej wody. Fantastycznie, bardzo proszę. Czekamy na to. Tak, tylko nie o czacie GPT, bo tak. Ja akurat e-commerce'em się zajmuję 25 lat. I powiem tak, na początku już jak się nim zajmowałem, były konwersacyjne interfejsy. Microsoft między innymi go wypuścił, jakby w swoim pakiecie Office, próbował w Windowsie przemycić. Wszystkie kolejne firmy, które próbowały budować konwersacyjne interfejsy, generalnie okazywało się, że ludzie tego nie chcą stosować. Ostatni boom na asystentów głosowych w domach również pokazał, że ludzie nie chcą z niczym rozmawiać. My jako istoty chcemy wypowiadać raczej jak najmniej słów, czego jak najmniej interakcji mieć, czego dowodem chociażby jest rosnąca popularność rolek versus na przykład czytam shortsów na YouTubie versus wyszukiwanie świadome filmów, które zaczyna niczym wąż zjadający swój ogon gryźć samo Google'a, bo ma problem ze sprzedawaniem tam reklam i tak dalej. I teraz się nad tym ludzie głowią. Czyli jeżeli sprowadzimy to do tego, że człowiek raczej nie chce rozmawiać oraz chce mieć jak najmniej interakcji i jak najmniej wysiłku, to w drugą stronę generowanie mu jak największej ilości tekstu na podstawie kilku haseł nie jest raczej tym, czego użytkownicy oczekują. I tutaj moje badania akurat robione wewnątrz iDoSella wskazują na to, że jednak użytkownicy wolą filtry niż gadanie z czatem wielokrotnie, żeby mu coś tam dofiltrował i doradził. Bo my jako ludzie całkiem sprawnie przetwarzamy duże ilości obrazów, jeżeli one są obok siebie odpowiednio zestawione i ulubioną bluzkę czy produkt sobie zestawimy. Jeżeli chodzi natomiast o kreowanie produktów, to też jest ciekawa rzecz. Mamy wielu klientów, którzy mają customizowane produkty, ale najlepiej sprzedają ci klienci, którzy mają customizowane produkty, przy czym od razu klientowi przedstawiają kilkadziesiąt rekomendacji gotowych wzorów. Więc tak to niestety z nami ludźmi jest i jakby dzisiaj jesteśmy na etapie tej technologii mniej więcej tak jakbyśmy odkryli ogień i myślimy sobie wypalimy wszystkie lasy na całym świecie i będzie ziemia bez lasów. Po czym bardzo szybko ludzie się zorientowali, że bez lasów w sumie nie można żyć i trzeba te lasy ocalić i mamy tabliczkę pod tytułem nie pal ognia w lesie. Więc ja tylko czekam z upragnieniem, bo teraz wszyscy wygenerują miałkiej jakości teksty w sklepach internetowych, jak okaże się, że nowe wzorce projektowe projektowania karty towaru zakładają, że przede wszystkim będziemy mieli wyszczególnienie cech kluczowych produktu, nie w tekście, bo użytkownicy szybciej to skanują i szybciej czytają, a to, co wygeneruje nam chat GPT, będzie w ukrytej zakładce, do której dotrą co najwyżej, nie wiem, użytkownicy typu 65+, którzy czytają również i instrukcje do samochodu. I tak to generalnie z e-commerce'em będzie, więc ja nie spodziewam się tutaj, dzisiaj jest to nowe narzędzie, które trzeba okiełznać, ono zawsze daje na początku jakieś odbicie, wybicie i wszyscy się nim zachłystują. Tak jak kupimy sobie koparkę, to sobie gdzieś tam coś przekopiemy, ale potem jak się zastanowimy, to w sumie co my mamy dalej tą koparką kopać. Tak samo będzie z czatem GPT. Dzisiaj się wygenerujemy kupę tekstów, ale tak naprawdę za chwilę dotrzemy do tego, że w sumie to, co ktoś w prompta wpisuje jako kluczowe cechy produktu, najlepiej wyszczególnić użytkownikowi, żeby on sobie sam w głowie wygenerował ten tekst. Tak, ja się tylko dodam, zgadzam z tym, bo to jednak faktycznie tutaj padło przywołanie badania, że niedługo 30% treści będzie tworzonych w 2025, zdaje się, przez
AI, no ja też trafiłem na takie predykcje, które mówią o 99%. Faktem jest, że my tej treści tworzymy bardzo dużo, na niespotykaną skalę w porównaniu do tego, co było wcześniej. No i też pytanie, czy tutaj mówimy o tworzeniu tak naprawdę bardzo często pod potrzeby pozycjonowania w Google. I pytanie, czy jeżeli mamy zalew bardzo dużych ilości treści, które faktycznie bardzo często są niskiej jakości, to czy nie zmienią się algorytmy Google'a, które technicznie nie są w stanie rozpoznać, czy dana treść jest stworzona przez AI, czy nie. Oni wprost mówią, że nie są w stanie tego zrobić, ale czy może właśnie algorytmy nie pójdą w innym kierunku, gdzie ten popyt na tą treść tak jakby zostanie wyeliminowany. Więc, ale to myślę, że jeszcze o zagrożeniach tak naprawdę... O zagrożeniach chciałabym porozmawiać, ale wy tak płynnie przeszliście do zagrożeń, że w zasadzie się nie będę wtrącać i po prostu... A propos na przykład podcastów, tak? Przeciętny podcast jeszcze 2 lata temu miał ponad godzinę. Dzisiaj skraca się je do 30 minut, bo jest za dużo podcastów, a jednocześnie we wszystkich platformach oglądania i odsłuchu pojawił się przycisk puszczania 1,25, 1,5 razy i 2 razy szybciej. No tak, ale z drugiej strony są też bardzo popularne podcasty, które mają 2 godziny albo 2,5 godziny. Ale ludzie je słuchają na dwukrotnym przyspieszeniu. I to mniej więcej trochę będzie tak, jak tak samo było z reklamami w internecie. Na początku użytkownicy uważali, że to jest fantastyczne, bo nie wiedzieli, jakie strony gdzie wpisywać i reklamy były dla nich pomocne. Na koniec pojawiło się oprogramowanie na przykład typu Adblock, którego usuwa. Więc nie trudno mi sobie wyobrazić, tak jak wtyczki będą po stronie content managerów do kreowania treści, jak tylko w przeglądarkach powstaną wtyczki, które będą robiły nam streszczenia z tego tekstu, który wygenerowali ci wszyscy content managerowie i będą się pojawia, pokazywały skrót. Wy widzicie to zagrożenie zalewem, miałkimi treściami, z których nic nie będzie wynikać i będzie trudno po prostu dokonać jakiejś... Ja myślę, że to jest jak z plastikiem. Na początku człowiek się zachłysnął plastikiem, nosiliśmy wszystko z plastiku. Dzisiaj cenione są materiały naturalne, recycling. Nie produkujemy do każdego hamburgera opakowania styropianowego. Podobnie będzie z treściami. Będą cenione te organiczne, treściwe, użyteczne, ciekawe, wartościowe, których będzie taka sama ilość, jaka była do tej pory. Ja chciałam nawiązać do tych danych, które podałeś, bo autorem tych danych jest Timothy Shoup, senior advisor w Kopenhaskim Instytucie Badań nad Przyszłością i z jego predykcji wynika, że między 2025 a 2030 ta liczba kontentu, ilość kontentu generowanego przez sztuczną inteligencję wzrośnie do 99,9% w ogóle całego kontentu, więc to będzie bardzo rzadkie spotkać się z takim tekstem oryginalnym tworzonym przez człowieka. 80-90 lat temu, ile plastiku produkowano, to coś, co było plastikowe, było synonimem nowoczesności i jakości. Dzisiaj plastik jest uważany za badziewie, tak? I podobnie będzie z treściami i kontentem w sklepach internetowych czy na platformach. Ci, którzy będą robili to narzędziami masowymi, czyli nie będą się odróżniali od pozostałych produktów, generalnie będą postrzegani jako masowy produkt właśnie w postaci plastiku. Przykład z historii e-commerce'u bez podawania konkretnej nazwy, ale wszyscy, którzy znają rynek i znają tą historię, to będą doskonale wiedzieli, o czym ja mówię. Mieliśmy taką sytuację na rynku e-commerce'owym, myślę, że to jest dobra analogia, gdzie jeden producent treści dostarczał treści, opisy kontentowe do elektroniki użytkowej, jeden. I wszyscy mieli dokładnie te same treści na swoich stronach internetowych, jeżeli chodzi o podstawowe opisy produktów. Paweł kiwa głową, bo już na pewno wie, o kim ja mówię. I też tutaj do wszystkich znających rynek na pewno pamiętacie tą historię. I zaczęła się, i też było tak, że dla wszystkich było oczywiste, bo też właśnie, że content is the king, to jakby wrócimy do tego, czy on nadal będzie właśnie king. Moim zdaniem może być różnie, a propos tego, co powiedział Paweł przed chwilą. Ale to też pokazuje, ta historia też coś udowadnia, że jeżeli myślimy, że wygramy tym, że wszyscy będą tak samo mieli, no to nie wygramy. Przewagę konkurencyjną buduje się na odróżnieniu się od całej reszty. Mamy też drugą stronę medalu, czyli konsumenta, końcowego klienta i mamy kilka pokoleń dzisiaj na rynku, które mają absolutnie różne potrzeby. Od pokolenia najmłodszego, 15-letniego w internecie, po pokolenie 60-paroletnie, zupełnie inaczej posługują się internetem. Od głosu, o którym
Paweł mówił o 60+, ale młodzież też posługuje się głosem, bo nie chce im się pisać, tylko gadają do siebie i głosówki wysyłają, coś, co nazywamy paradoksem wyboru. Zresztą polecam Borego Schwartza, świetna pozycja dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jak coś zrobić, jeżeli chodzi o procesy decyzyjne. Mhm. Więc nie zawsze warto jest dawać dużo, czasami trzeba pomóc. I asystenci głosowi lepiej lub gorzej będą sobie radzić lub nie będą. W jednych biznesach będą potrzebni, w innych nie będą. Jak rasowy konsultant teraz odpowiem, wszystko zależy. Mhm. Tak? O tych rozwiązaniach i praktycznym zastosowaniu będziemy jeszcze rozmawiać, natomiast ja chciałabym jeszcze zwrócić uwagę naszych widzów na zagrożenia płynące w ogóle z tego rozwoju sztucznej inteligencji w e-commerce i no bo to nie jest tylko ChatGPT. I Jerzy, chciałabym ciebie poprosić o zabranie głosu, bo jesteś z dala od studia, więc nie czujesz tutaj tej atmosfery takiej dyskusji. No, czuję dyskusję. Fantastycznie, że się udziela. Znaczy, bo może trochę zmienię temat, żeby tutaj już nie podstać tego samego wątku. Z takich zagrożeń, no, trochę z innej beczki, no to ogólnie, jeśli chodzi o rozwiązania AI, no to trzeba pamiętać, że w większości mówimy o machine learningu, który w praktyce prawie nigdy nie gwarantuje 100% skuteczności. Czyli jeżeli bezpieczeństwo z jakiegoś powodu jest kluczowe albo z jakiegoś powodu nie możemy się pomylić, no to trzeba mieć jakieś dodatkowe zabezpieczenia. Trzeba mieć albo posadzić tam człowieka, który sprawdza wyniki, albo mieć algorytmy nie bazujące na machine learningu, które będą w stanie no, sprawdzić, czy nie ma tam jakiejś pomyłki. No i tylko tutaj zależy od wykorzystania, bo jeżeli mówimy o samochodach autonomicznych, no to 90% skuteczności to tragedia, a w przypadku systemów rekomendacji, no to są super rezultaty, tak, które nam gwarantują bardzo, bardzo dobre wyniki finansowe. Także no to trzeba mieć na uwadze i świadomie wybierać rozwiązania bazujące na machine learningu. No i w szczególności generatywna sztuczna inteligencja ma to do siebie, że ciężko jest ją testować. W sensie rezultaty niekoniecznie są łatwe do przewidzenia, no i niekoniecznie ten sam rezultat. Więc no tutaj też trzeba mieć na uwadze to, że może być to ryzykowne i trochę wpłynąć na wizerunek negatywnie firmy na przykład. Tak, no i trzeba uważać, żeby się niekoniecznie się uzależniać od narzędzi gotowych, które nie są dostosowane. No można, nawet mówiliście o tym, że ChatGPT zaczął głupieć, tak? To tam trochę chyba się ten wątek został zmieszany. W każdym razie wynika to z tego, że rzeczywiście te rozmowy były wykorzystywane do tego, żeby robić, no nie douczać model, bo na tym etapie już on nie jest uczony. Te dane są wykorzystane, żeby robić taki fine tuning. I małe zmiany w fine tuningu tego modelu spowodowały to, że w pewnych zadaniach typu, no głównie takich na przykład matematycznych, typu te akurat badania, które przywołane, to one sprawdzały, pytały o sprawdzenie, czy liczba jest pierwsza i tego typu zadania. I ta skuteczność w tych przypadkach rzeczywiście spada. Jak wykorzystujemy narzędzia, nad którymi nie mamy kontroli, no to nasz przypadek może w pewnym momencie przestać działać, nasz prąd może przestać działać. Dlatego ja, żeby sobie radzić z tego typu zagrożeniem, polecam customizować jednak te modele, bo wykorzystywać modele, nad którymi mamy bardzo jest, to jest bardzo ciekawe i to trochę nawiązuje do tego, co ty, Justyna, mówiłaś, że jednak trzeba się czymś wyróżnić, jak wszyscy mają podobne treści, no to trudno tutaj mówić o jakimś wyróżniku. No a jedna z podstawowych zasad biznesowych, wyróżni się albo zginie oczywiście. Wspominałaś o książce Schwartza, ja chciałam polecić, a w zasadzie zwrócić uwagę na książkę autorstwa Tegmarka, Życie 3.0, jak być człowiekiem w czasach AI. No i ten pisarz na początku książki zabawił się w takiego pisarza science fiction i przewidział, jak się sztuczna inteligencja, która zyska samoświadomość, może rozwijać. No ona uzna, że potrzebuje dużo pieniędzy. A jak zdobyć dużo pieniędzy? Postawić na e-commerce. Jak rozwinąć skrzydła w e-commerce, wykosić wszystkich ludzi z e-commerce i zostawić tylko kupujących. No nie brzmi to jak fantastyczna wizja przyszłości, ale nas
My dzisiaj chcemy doradzać przedsiębiorcom, ale też osobom, które tworzą e-commerce, ludziom, którzy też mają różne obawy i napotykają na różne predykcje związane z tym, że sztuczna inteligencja może wyeliminować ich po prostu z rynku pracy. I chciałam, ja nie ciebie zapytać o to, czy sztuczna inteligencja zastąpi wielu specjalistów e-commerce? Mhm. Na co się tutaj przygotować? To ja tak też szybko ad vocem odnośnie wyróżnienia się, że nie chcę też wychodzić na takiego hura optymisty, ale tak wyszło sztucznej inteligencji, że jednak no, sztuczna inteligencja w kontekście social mediów jest niesamowitym narzędziem, które pozwala nam się wyróżnić bardzo niskim kosztem. Tutaj mówimy przede wszystkim o małych i jeszcze tak, zgadza się. Na dzień dzisiejszy dla małych i średnich przedsiębiorców jest to zwłaszcza zaleta, no bo oni bardzo często nie mają budżetów chociażby na częste i spektakularne sesje produktowe, a sztuczna inteligencja tak tutaj faktycznie jeszcze pozwala nam bardzo niskim kosztem, te narzędzia bardzo często są za darmo albo za kilkanaście dolarów. Jeżeli mamy wiedzę i mamy packshoty wysokiej jakości, jesteśmy w stanie tworzyć no, kreacje, które tak naprawdę bardzo często na pierwszy rzut oka nie są do odróżnienia w mediach społecznościowych. I to też jest no, niesamowita szansa na to wyróżnienie się, bez budżetu oczywiście. Jeżeli chodzi o zagrożenia dla rynku pracy, no to tutaj no ja jestem optymistą, nie widzę takich zagrożeń na dzień dzisiejszy przy tym stanie rozwoju sztucznej inteligencji, jaki mamy na dzisiaj, no bo... Wiesz co, ja ostatnio zerknęłam na grupę bardzo popularną copywriterów na przykład na... Śledzę, jestem tam cały czas. Na Facebooku, no i tam ludzie narzekają, że stracili wiele zleceń. To znaczy ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaki procent to jest sztuczna inteligencja, jaki proces to jest jednak spowolnienie gospodarcze i cięcie tych budżetów na marketing. Tego, no ja nie wiem przynajmniej. Mi się wydaje, my to widzimy jednak, że ta sztuczna inteligencja pozwala nam, oczywiście tutaj znowu musimy rozgraniczyć, że nie mówimy tylko o generowaniu takich słabej jakości treści. Ta sztuczna inteligencja, tak jak wspomniałem na początku, pomaga nam na każdym etapie, od researchu, poprzez korektę, poprzez podawanie pomysłów, planów kontentowych i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście na każdym etapie musi być człowiek, bo te treści trzeba sprawdzić, trzeba je poprawić. Sztuczna inteligencja też, ta generatywna sztuczna inteligencja, ona nie jest kreatywna. Ona nie rozumie tego, co generuje. Do tego jest potrzebny człowiek, więc jeżeli copywriterzy nauczą się korzystać, nie będą wypierali tej sztucznej inteligencji, to według mnie na dzień dzisiejszy raczej no, ja nie widzę tutaj jakichś szans na to, że nagle 80% copywriterów straci pracę, czy będzie to jakieś cięcie. No, ja raczej jestem optymistą, zastrzegając, że mówię o copywriterach, o osobach z branży, które jednak nie będą wypierać tej sztucznej inteligencji. Którzy też będą optymistami, a nie sceptykami. Ja mam jakiegoś sceptyka. Tak, bo... Fantastycznie, bardzo się cieszę. Ludzie jakby swoimi myszkami, palcami głosują za wideo, a nie za tekstem. Więc może jeżeli ktoś jest copywriterem, to poradziłbym, żeby zaczął się interesować tworzeniem wideo. No i też wielką chwałę przeżywało to live commerce, tak? W czasie pandemii też z chińskiego rynku przybyło to na europejski i tak dalej. Ja bym właśnie nie przekładał chińskiego rynku, bo mamy jakby, no to jest zupełnie inny na Marsie, no tak jakby to jest Mars e-commerce'owy i żadnej firmie póki co nie udało się z sukcesem takich rdzennie wzorców chińskich przeszczepić do Europy, chociażby Facebook też próbując tworzyć z Messengera super apkę na wzór WeChata, generalnie nie odniósł spektakularnego sukcesu, właściwie żaden, wycofał się z tego. No my mamy troszeczkę inne, jako Europejczycy, inne przyzwyczajenia, inne skojarzenia. Ogólnie w tej chwili przeżywa boom po prostu wideo i póki co AI poza jakimiś drobnymi pracami związanymi z wideo, póki co jeszcze wideo dla nas nie nakręci. Może tam, nie wiem, z kilku ujęć zbudować widok, jakbyśmy dronem filmowali, może połączyć, zrobić fajne przejścia. Natomiast to są takie bardziej funkcje dodające jakieś elementy do wideo. Póki co praca w wideo jeszcze jest, przynajmniej na parę lat bezpieczna i jest bardzo duży popyt na specjalistów. Myślę, że to jest ogólnie związane z obniżaniem się inteligencji rasy ludzkiej wraz z rozwojem technologii. No i takie są po prostu trendy od wielu lat, więc
ogólnie te takie ambitne formy wymagające aktywności, myślenia, one po prostu będą schodziły na drugi plan, więc... A w e-commerce też chodzi o ułatwianie tak, i tutaj proste rzeczy, bo my rozmawiamy o, że tak powiem, lotach na tego Marsa. I chcemy generować teksty i tak dalej, wierzymy, że to coś poprawi. Tutaj padła dzisiaj jedna z marek odzieżowych, która to marka odzieżowa nie ma rozmiarówki per produkt. Nie wiemy, ile realnie produkt ten, na przykład spodnie, ma długości w nogawce, a potrafi różnić się o 2-3 cm między poszczególnymi modelami spodni. I ma jedną uniwersalną rozmiarówkę dla wszystkich produktów. I teraz, jeżeli chcemy odnieść sukces w e-commerce i byśmy zapytali ludzi, czy chcą jeszcze więcej tekstu i czytać, jakie to nasze spodnie dresowe są wspaniałe i zmieniają styl życia i w ogóle uczynią naszą rodzinę lepszą, a nasze dzieci będą zdrowsze, to tak naprawdę chcemy wiedzieć, ile one tak naprawdę na koniec dnia mają centymetrów w nogawce i tyle. I ja bym proponował osobom, które właśnie prowadzą e-commerce, aby rozwiązały to, te problemy realne, zanim takie, przejdą do wirtualnych. Fantastycznie, fantastycznie, że o tym wspominasz. Pojawił się taki wątek też podczas naszych poprzednich prelekcji dotyczący tych bolączek klientów, które przede wszystkim trzeba zaadresować na początku. Tak, Jerzy, prosimy. Znaczy, a propos nogawek i długości nogawek, no to powiedziałbym, że chyba tylko jakaś część klientów w ogóle jest świadoma, jakiej długości potrzebuje. Więc to o, też to bym nie podyskutowała. No ale to jest już temat ja na odrębną dyskusję. Tak jest. Ci, którzy kupują, to wiedzą. Będziemy mogli... Zachowania konsumentów w internecie to jest ogromna dziedzina, ja mam też i to jest fantastyczny temat. I to jest fantastyczny temat na debatę podczas 6. e-commerce Trend Summit. Jesteśmy na razie podczas 5. I chciałam was zaprosić do dyskusji, poprosić o porady, praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak ten... tę sztuczną inteligencję w e-commerce wdrażać, jak do niej podchodzić, no bo tutaj mówiliśmy o takim powrocie trochę do fundamentów, o takiej basicu totalnym, czyli o myśleniu o doświadczeniach klienta, tak? Podstawowych potrzebach tego klienta, ale też często mówimy o tym, że żeby w ogóle myśleć o sztucznej inteligencji, w wykorzystaniu sztucznej inteligencji, to musimy mieć dane, które potrafimy uporządkować i tak dalej. Czy my w ogóle mamy one te dane? One muszą być uporządkowane, muszą być pewne wzorce, na przykład skrypty, odpowiedzi na infolinii. W wielu firmach to po prostu nie funkcjonuje. Nie ma żadnych baz danych wewnętrznych o produktach, o firmie. Póki co czaty z AI-em, które na rynku się pojawiają, one korolują, czyli zbierają informacje z ogólnie dostępnych materiałów ze strony firmowej danej firmy i w zasadzie próbują udzielać odpowiedzi na tej podstawie. To są informacje bardzo płytkie, niewiele jakby dodające. Natomiast żeby czat i na przykład jestem inwestorem w jednej firmie, w której 1/3 konsultantów już zredukowano na infolinii, z sukcesem i klienci są bardziej zadowoleni, bo mają odpowiedzi 24 godziny na dobę na tym pierwszym poziomie helpdesku. Natomiast firma miała bardzo uporządkowane skrypty rozmów, materiały, nowości produktowe są udokumentowane, idzie komunikacja wewnętrzna, żeby poinformować, jakie są cechy nowego produktu i to się dało do czata automatycznie, jakby automatycznie udzielającego odpowiedzi wrzucić. Jeżeli natomiast jest bałagan w głowie wizjonera i wszyscy improwizują, to zapłacenie abonamentu za sztuczną inteligencję tego nie zmieni po prostu. To, co ja bym chciała dołożyć do tego, co Paweł przed chwilą powiedział, to jest a propos rad. Zbadajcie własną ścieżkę zakupową, to od tego zacznijcie. Tak? I to jest naprawdę bardzo proste. Wystarczy poprosić nawet swoich znajomych, kolegów, koleżanki, którzy są waszą target grupą, dać im zadanie, proszę w moim sklepie kupić, albo nawet nie mówić w moim, po prostu wejdź w internet i kup ten, a tamten produkt i obserwować ścieżkę zakupową drugiej osoby. Takie badania, uwierzcie mi, absolutnie otwierają głowy. Ja mam przyjemność prowadzić zajęcia zarówno w Szkole Gospodarki Cyfrowej, Izby Gospodarki Elektronicznej, jak również na Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie między innymi takie rzeczy właśnie robimy w trakcie warsztatów. I absolutnie wszyscy, tutaj kłaniam się moim studentom i studentkom, i absolutnie wszyscy mówią, że to jest odkrywcze. Więc to jest naprawdę proste. Obserwujcie, jak inni to robią. Druga rzecz, drugi element, data, czyli jakby dane, o których powiedział Paweł.
Mówimy o data-driven marketingu. Nie ma żadnego data-driven, jak nie ma tych danych i one są nieuporządkowane. Ponad 50% polskich producentów i dystrybutorów ma dane w Excelach, nie w jakichś systemach, w Wordach i w mailach. Więc jaki e-commerce, tak? Jakby jeszcze daleko bardzo im do tego, przepraszam, ale trzeba się tym zająć. No i trzeci element, no to szczerze, ja zawsze będę powtarzać, ekonomia jest bezlitosna i zawsze mamy wzrosty i spadki i krzywa rozkładu normalnego po prostu działa. Mhm. Bardzo, bardzo dziękuję. Janie, co ty byś dorzucił do tych praktycznych porad? Na co uważać, tak? Ja bym zwrócił na trzy takie rzeczy. Przede wszystkim uwagę na poufność danych, czyli korzystając z jakichś chatbotów czy z innych narzędzi. No ogólnie uważajmy, no bo często to są narzędzia typu scam. Bardzo często po prostu są jakieś nakładki, które są tworzone po to, żeby wyciągnąć od nas dane. Ale też korzystając z takich zweryfikowanych, znanych narzędzi jak ChatGPT, no to uczulmy pracowników, żeby na to, co tam uploadują, no bo tam też można pliki wrzucać, też można wrzucać Excele, pliki CSV, więc na to bym uczulił, na to, co my przekazujemy tym narzędziom. Jeżeli korzystamy do tworzenia treści, czy to grafik, czy to contentu, to faktycznie tutaj odszedłbym od myślenia w kontekście tworzenia treści takiego stricte pod SEO, żeby tworzyć na masę, no bo tu się zgadzam, jeżeli mamy znowu ekonomia czegoś bardzo dużo, no to tego wartość najprawdopodobniej spadnie w przyszłości, więc twórzmy treści pod użytkownika, które niosą realną wartość, ale nie rezygnujmy ze sztucznej inteligencji, która jest w stanie nas wesprzeć na różnych etapach, od pisania poprzez research i tak dalej. Znaczy to jest jasne, że jest w stanie nas wesprzeć, tylko chodzi o to, jak się zabrać mądrze do wykorzystania tych narzędzi, no bo to, że my sięgniemy po ChatGPT, ale właśnie nie odrobimy tych wcześniejszych lekcji, albo w ogóle nie będziemy mieć pomysłu na to, jak go wykorzystać, no to chyba nie za wiele nam da, tylko koszty zwiększy. Bo najczęściej firmy, jak się zabierają do budowania swojego czata, ładują całą historię korespondencji ze wszystkimi klientami. I to nawet nie chodzi tam powiedzmy o to już, że przekazujemy firmie zewnętrznej jakieś tajemnice, tylko chodzi o to, że następnie wyuczone narzędzie takie ogólne na podstawie tych danych można tak sformułować prompt, aby na przykład zapytać, czy firma XY zalegała w ostatnich latach z opłatami na przykład. Albo ile procent klientów miało powiedzmy jakieś zaległości i tak dalej. Można bardzo dużo danych finansowych, tajemnic różnych przedsiębiorstw po prostu na przykład ujawnić, jeżeli jest się operatorem jakiejś usługi. Dlatego to nie mogą być, droga na skróty, załadujemy całe archiwum teraz skrzynki tej mailowej, w której jest wiedza, tylko trzeba to przerafinować i przygotować to w taki sposób, aby faktycznie żadne informacje nie były możliwe do wyciągnięcia poprzez preparowanie odpowiednich promptów. Czyli przestrzegamy przed spontanicznością. Tak, jeszcze. I takim hura optymizmem trochę, tak? Że wszyscy właśnie to robią, to my też musimy i jutro, od jutra zaczynamy wdrażać AI wszędzie, gdzie się da. Tak, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, którą też już widzę, że się pojawiają takie case'y, to też właśnie ostrożnie, bo już są pierwsze pozwy o plagiat, zwłaszcza jeżeli mówimy o niszowych tematykach. I są już pierwsze case'y, że my publikując na naszym sklepie czy na aukcji, na jakimkolwiek marketplace opis produktu niezweryfikowany, są już pierwsze przypadki, że klienci, znaczy właściciele tych sklepów wprowadzili po prostu niezweryfikowanym opisem w błąd klienta. No i wtedy wiadomo, pojawiają się zwroty, pojawiają się negatywy, siada nam sprzedaż, więc weryfikujmy i właśnie jednak ten człowiek jest tam potrzebny w tym procesie, sprawdzajmy i ostrożnie. Do czego AI się nadaje świetnie za to, to są tłumaczenia. I jakby, bo to jest generowanie, ale tłumaczeniami AI zajmuje się już od wielu lat i one zostały tak dopracowane, że dzisiaj polski e-commerce może, wykorzystując narzędzia AI-owe, bardzo szybko przetłumaczyć swoją ofertę na języki europejskie i zapewnić sobie ekspansję międzynarodową. Fantastycznie. Dzisiaj było trochę ekspansji, zachęcamy też tak, do więc tego, to są, żeby nie tylko tam straszyć, ale to są rzeczy, które już dojrzały. Dzisiaj na przykład narzędzie takie jak DeepL daje lepsze tłumaczenie niż tak zwany student filologii i to są jakby rzeczy, które już można z powodzeniem sobie stosować nawet bez nadzoru i może od tego bym zaczął,
bo jest wiele prostych rzeczy. Jeden z popularniejszych w Polsce softów do prowadzenia sklepu internetowego nie potrafi w przypadku odrzucenia transakcji płatniczej, co się zdarza, bo na przykład na karcie skończył nam się limit, nie pozwala wznowić transakcji płatniczej, trzeba składać to ponownie. Kiepskie zamówienie. Doświadczenie. Nie ma możliwości, nie wiem, filtrowania po rozmiarze, tak, o czym rozmawialiśmy, więc to są proste rzeczy do rozwiązania i nie zawsze potrzebujemy konwersacyjnego interfejsu, żeby usprawnić nasz produkt. Dziękuję za zwrócenie uwagi na te kwestie. Jerzy, chciałam ciebie jeszcze dopytać o dane. Czy firmy z wami współpracujące chętnie te dane udostępniają? Czy są jednak ostrożne i wy widzicie tę zwiększającą się świadomość zagrożeń dotyczących udostępniania danych przez firmy? Myślę, że jest bardzo różnie. Z jednej strony firmy często chętnie wykorzystują narzędzia, które są sprawdzone, mają bezpieczne, jasne regulaminy wykorzystania. Z drugiej strony, jeżeli trzeba się podzielić własnymi danymi, no bo dane są potrzebne, żeby zbudować jakikolwiek customowy model machine learningowy, to tutaj zdarzają się schody. Zdarzają się schody na etapie tego, że firma ma polityki wewnętrzne, które są ciężkie do obejścia dla nich, w sensie są możliwe, tak, jeżeli by je zmienić. Natomiast często firmy mają takie polityki, że w zasadzie tylko sami mogą sobie na tych danych pracować i wtedy tymi danymi się nie chcą dzielić. Stanowią to jakąś tajemnicę przedsiębiorstwa. I nawet pod odpowiednimi umowami nie chcą się tymi danymi dzielić. Więc tutaj jest ten. Natomiast wtedy często sami nie mają mocy przerobowych ani kompetencji, żeby podjąć się jakiegoś tematu, zwłaszcza jeżeli dotyczy on tematów innowacyjnych, gdzie te kompetencje na rynku jeszcze są, no nie są tak rozwinięte jak w innych obszarach IT. Także żeby się nie uczyć na własnych błędach, czasami lepiej zatrudnić specjalistów, którzy jakieś rozwiązanie budowali już kilka czy kilkadziesiąt razy i dostarczają nie tylko programistów, ale też know-how. Jak budować podobne rozwiązanie, jak uniknąć pewnych pułapek. I też budowanie kompetencji nie jest proste. Myślę, że po naszym spotkaniu, po naszej debacie widzowie kilku pułapek uniknął, miejmy nadzieję. Nie mamy czasu, by przestrzec Państwa przed wszystkimi pułapkami, natomiast w ramach krótkiego, ekspresowego podsumowania chciałabym Was prosić o jedną taką Waszą predykcję związaną z wykorzystaniem AI w e-commerce. Ja już mówiłem sporo, więc może przekażę głos dalej na temat predykcji. Ja myślę, że to po prostu rynek zareaguje jakby odbiciem w drugą stronę i warto być tego świadomym. A propos AI w e-commerce, ja mam bardzo prostą radę. Traktujmy to jako narzędzie. I jak każde narzędzie, miejmy plan na jego wykorzystanie. I tak jak powtórzę to samo, i tak klient jest najważniejszy i jego doświadczenie, no bo to klient nas finansuje na koniec dnia i budujcie przewagę konkurencyjną w oparciu o myśl kreatywną, a nie odtwórczą. Fantastycznie, Janie? Ja się w pełni zgadzam, dodam jeszcze, że cieszę się, że ten taki hura optymizm z początku tego roku, ten taki hype troszeczkę już opadł, ale też no ja myślę, że jednak trzeba obserwować, korzystać z tych narzędzi, uczyć się bez takiego hura optymizmu i też przestrzegałbym przed tak jakby odrzuceniem całkowicie tego tematu. I Jerzy, kropka na deal. Ja bym dodał, że no dużo mówiliśmy o treściach, o marketingu tak naprawdę, a jest jeszcze cała machina pracowników takich szeregowych, biurowych, które wykonują dużo pracy wewnątrz firm, wewnątrz korporacji. No i ich praca też będzie zautomatyzowana przez AI. Niektóre zdania o kilkadziesiąt procent mogą być spokojnie przyspieszone, czy tam jakieś pracownicy customer service na przykład, HR-u, sprzedaży. Więc tutaj moim zdaniem trend będzie taki, że będziemy coraz więcej czynności automatyzować. I tutaj moja porada jest taka, żeby owszem zaczynać od MVP czy jakiegoś prototypu, żeby nie zakupywać się w jakimś niepewnym projekcie na wiele miesięcy bez weryfikacji, ale z drugiej strony, żeby nie automatyzować procesów, które nie są istotne
albo w których wykorzystanie AI daje jakieś tylko minimalne korzyści, żeby celować raczej w coś, co przyniesie realną korzyść. Bardzo serdecznie dziękuję. Czyli podsumowując, tak naprawdę ta sama sztuczna inteligencja nie do końca pomoże nam w e-commerce, jeśli nie będziemy mieć na nią pomysłu i nie da się włączyć sztucznej inteligencji, jakiegoś rozwiązania AI i czekać na deszcz pieniędzy. Trzeba mieć po prostu na to jakąś strategię. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję przed ekranami, dziękuję naszym ekspertom. Zdalnie łączył się z nami Jerzy Biernacki. Dzięki. A w studiu byli z nami Jan Kinal, Justyna Skorupska i Paweł Fornalski. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy.